No patrzcie, dać takiemu nowy ładny ciągnik, to już weźmie, ubrudzi, nic nie uszanuje. No ale po to kupiony, żeby pracował, a nie żeby stał. Wiosna jest, powoli się już zaczyna, także trzeba coś działać. Póki pole zmarznięte, wypadałoby obornik wywieźć na gromadkę. Także mi zostało już troszeczkę ostatnie kursy, ale nim je wywiozę, to muszę poprawić trochę jedną przyczepę, bo wczoraj była drobna awaria, ale to dopiero jak je przyciągnę, to będziemy naprawiać. No, tak jak widać, już zostało naprawdę niewiele tego obornika, ale już chcę wywieźć to do końca, mieć porządek na płycie. Tyle, że wczoraj miałem taki mały ząg, bo przy wywracaniu przyczepy troszeczkę wygięło mi burtę, odprostowałem ją, ale drewniana nadstawka w tej małej autosance nie wytrzymała i teraz trzeba ją jakąś metodą sznurkowo-drutową przyłapać, żeby dowieść, wywieźć resztę. No i zaraz tylko przeciągnę przyczepy i uczepię. Przeciągnę je na podwórko i będziemy z tym walczyć. Co do oleju w przyczepie, bo wrzuciłem na społeczność zdjęcie tego zestawu, to powiem tak, po pierwsze Valtra ma osobny zbiornik na hydraulikę, osobny na skrzynię, także jeśli chodzi o olej skrzyni, to nie ma z tym najmniejszego problemu. A dwa, u mnie i tak wszystkie ciągniki pracują na jednym oleju, nawet i Ursus, także we wszystkich narzędziach wymagających hydrauliki mam ten sam olej Shella, także nawet jeżeli by tutaj nie było oddzielnego zbiornika na olej, też by to problemów nie stanowiło. No a dwa, nie uszkodzi na pewno w żaden sposób pompy czy też układu hydraulicznego, bo syf w tych przyczepach nie jest. No i standardowo kapeć, trzeba będzie koło dopompować, na dziś wystarczy, ale po skończonej robocie trzeba będzie to zawieźć do fachowca, niech wyjmie, prawdopodobnie gdzieś dętkę przyszczypnęło i jest drobna dziurka. Jak się napompuje, to cały dzień trzyma, no ale następnego dnia jest znowu to samo. Cyk, zapięte. Lecimy na warsztat. No i stał się tu taki mały ząg. To trzeba szybko naprawić. Bez zbędnego zastanawiania. Jak najszybciej się da. I tak generalnie tą deskę trzeba będzie wymienić, czy ona swoje przeżyła. Ale to dopiero do zboża. Tak jak do obornika, to jeszcze może troszkę wytrzyma. No właśnie. No i dobra, jedna jest. Coś się grzechotka popsuło. Będzie bez. Thank you.
ty zrób. No i dobra, zategowało się jako tako metodą sznurkowo-drutową i co? Można jechać, ładować i wywozić resztę. Korzystając z tego, że wreszcie odmarzło, można sobie zrobić porządek na silosach, czyli te resztki, które spadły w śnieg, kołami się go wgniotło, no nie nadają się, nie ukrywam, do skarmiania. Trzeba je uprzątnąć, po co tutaj te błoto ma się mieszać. Jak to sobie można szybko wygarnąć i przy okazji wywieźć na pole, nikt tu nie zalega. Nawet jak coś wypadnie z łyżki, to zupełnie inaczej to będzie sprzątnąć niż z tym błotem, w te błoto, ten syf ma to lecieć. Będzie mniej strat po prostu. Jeszcze tutaj troszkę poprawię. O, przy okazji drucik się znalazł. Silosie już sobie wczoraj tu wygarnąłem, ale tutaj jeszcze zostało troszeczkę takiego śmiecia. Dzisiaj to odrzuciłem od ściany. Wypadałoby też to wygarnąć i razem wywieźć. Cięcie, ładuję i widzimy się w transporcie. No i witam po przerwie z wewnątrza Valtry w czasie transportu. Troszeczkę już można powiedzieć, że się przyzwyczaiłem do tego ciągnika i właśnie z tego względu też chciałem nim powywozić troszkę obornik, żeby się zaznajomić z działaniem, z funkcjami, ze sterowaniem. Praktycznie w transporcie cały czas jeżdżę na skrzyni automatycznej, na ustawieniu automatycznym. Jest to wygodne, sobie wyregulowałem zakresy, przy których ma
redukować, to jest około 1120 połówka w dół, bieg w dół przy 1620 przyspiesza. No i chcąc utrzymać ten bieg, no to między tymi obrotami się pracuje i jest fajnie. Tutaj jest spory zapas mocy, jak widzicie, no właśnie te przyczepki troszeczkę komicznie wyglądają z tym traktorem, ale że po pierwsze wszystkiego od razu mieć nie można, to raz, dwa, do obornika, no co tu wymagać więcej, no nie ukrywam, że chciałoby się coś lepszego, jakąś skorupkę czy coś, no ale jeżeli chodzi o obornik, to też takie spełniałem swoje zadanie, aż tak wiele tego wyłożenia nie mam. No i trzy, warunki też czasami są różne przy tym wyłożeniu, tak jak wczoraj miałem moment, że akurat trafiłem, bo podjeżdżałem pod gromadkę, tam było sporo śniegu nawiane, no i pod tym śniegiem grunt nie zmarzł i koła u przyczepy się praktycznie schowały w ziemię. No i wtedy ten zapas mocy się przydał, nie trzeba było tutaj się przyczepiać drugim śladem, kombinować w bok, jak te przyczepy ściągnąć, to sobie swobodnie to wyciągnęłem. No i właśnie, no i tak się troszeczkę ten ciągnik dociera, a właśnie kwestia docierania. Teraz jest opinia, tendencja, że tych nowych ciągników nie trzeba docierać, że one już mogą iść po prostu sobie do pełnej pracy, pod pełne obciążenie. Tyle teoria, a co mówi instrukcja obsługi, że przez pierwsze 100 godzin unikać dłuższych prac na biegu jałowym, dłuższej pracy na tym samym biegu, przy tej samej prędkości obrotowej, czyli automatycznie no, prace polowe takie są, że wkładamy bieg i jedziemy praktycznie non-stop monotonnie. Czyli więc takie docieranie tak zwane w tym transporcie jest idealne, bo to jest chwilę na tym biegu, zaraz na tym biegu, to takie obroty, to owakie, także ten ciągnik w pełnym zakresie sobie pracuje. Na zakresie C i na zakresie D to wszystkie praktycznie biegi są używane. No i co, no powoli trzeba się oswajać z tym tematem, bo niebawem już jak widzicie wszystko się rozpuszcza, zaraz będzie wiosna. Tylko śnieg zginie, to pewnie mam myśl, że będę już rozsiewał wapno na łąki. Jak nie puści na polu, to jeszcze może i na polach, gdzie była wykonana orka zimowa, to pod kukurydzę też wapno rozsieje. Także zobaczymy, troszkę tej pracy będzie. A co do jeszcze takiej kwestii, że szkoda takiego ciągnika w obornik, czy nowy ciągnik, to trzeba huchać, muchać, jak on stoi pod kocem, no bzdura, no po to jest kupione, żeby pracował, żeby na siebie zarabiał. W tym momencie ciągając dwie przyczepy masejem byłoby ciężko, no tamtą walkę teoretycznie można by było, ale praktycznie tak jak mówiłem wczoraj, miałem też taką sytuację zaskakującą, że jednak ta moc się przydała. No i kwestia docierania, a co do zabrudzenia, no to 10-15 minut myjką i jest ciągnik czysty, w środku też 5 minut ze szmatką, czyli max pół godzinki i mamy go doczyszczonego jak należy, a nie jest on kupiony po to, żeby stało. Także jak widzicie, dojeżdżam już sobie do gromadki, zaraz wyrzucimy przyczepki i jeden z dwóch dzisiejszych ostatnich kursów będzie zrobiony. Jako ciekawostkę powiem wam śmiechem, żartem, ale fajnie byłoby co roku kupować nowy ciągnik, to była większa motywacja do wywożenia tego obornika na przedwiośniu, właśnie go kupując, bo tak nie mogłem się do tego przybrać, nie było czasu, zawsze wiecznie coś, zawsze w biegu gdzieś tam urywkiem dnia kilka przyczep wybierałem, tak to wyglądało. No a teraz przez ostatnie te dwa dni, no połowę trzeciego też w tym tygodniu miałem wolną, także troszeczkę wywiozłem, więc nie jest źle. Już właśnie kończę. Ogólnie tej zimy to już było, licząc te jest 51 przyczep wywiezionych, także troszkę tego naprodukowały, nie licząc tego, co jałówek jest, bo tam jeszcze około dychy jest, czyli jakieś 65 przez zimę. No i jeszcze do tego całego sezonu troszeczkę na pewno dorobią.
większym łukiem sobie wezmę, żeby odbić, żeby nie było niespodzianki jak ostatnio. O, teraz co jest zamarznięte, to jest wożenie dampowe. No, ale już zaczyna puszczać. Troszeczkę tam przyczepa siadła, także widzicie. Może pełna moc nie jest, ale moc jest na pewno wskazana. Właśnie zaczyna puszczać, także się robi nieciekawie, jednym słowem. Ostatni dzwonek na wywiezienie. Nie no, to jest komedia, te dwie przyczepy, że pewnie pierwszy i ostatni taki turnus z tym zestawem. Ale co, no ciągnik na dalsze dystanse na pewno raz, że wygodniejszy, dwa, że szybszy, bo skrzynia 50 na godzinę jedzie przy tym ogumieniu 53, także szybciutko trasa mija. Włączamy hydraulikę i wywalanie. Trochę może przesadnie już na tą pierwszą przyczepę załadowałem, ale no cóż, chciałem na te dwa kłopsy wszystko zebrać. O, dlaczego tak pod skosem się ustawiam? Bo wczoraj właśnie tamta tylna przyczepa, jak była podniesiona, rogiem przednim zaczepiła o to, co wypadło z pierwszej. No i tą burtę zgięło do środka, przy prostowaniu pękła deska. I po co taka to komedia, przecież tutaj miejsca nie brakuje, jak sobie więcej to zajmie pryzma, to nic się nie stanie. I tak można powiedzieć, że pewnie za miesiąc będzie ten obornik rozwożony, chyba że wiosna będzie bardzo mokra, no to wtedy nie, wtedy troszkę później. Co weszło, to weszło, reszta niech zostaje na rozmnożenie, także jadę, wyrzucę ostatni kurs i jeszcze dzisiaj pewnie zdążę ciągnik umyć, także to by było na tyle w tym filmie z takiego codziennego dnia pracy.